Zagrałeś też w Ojcu Mateuszu. Tak. Kogo? Chyba jakiegoś takiego, z tego co pamiętam, kolesia, który grał na loterii i potem... Wiesz co, już do końca nie pamiętam, jak to dokładnie było. Czekaj, co to, bo to jest ja mam opis, ja ci mogę powiedzieć, jaki jest opis. Kogo zagrałeś Ojca Mateuszu? Facet, który przechodzi koło kolektury. O właśnie. Rozbudował postać. No, aktor zawsze rozbudowuje postać. Ale to znaczy, ale wiesz co, ja nie... Ale weź mi, jak grasz takiego gościa, który przechodzi koło kolektury. Jak myślisz o sobie? Kim jesteś? Jak budujesz tę postać? No myślę tak naprawdę jakby kilka pokoleń wcześniej. Czy ktoś pracował w kolekturze na przykład wcześniej, prawda? Czy ktoś grał w gry liczbowe? W ogóle, ale kupujesz, nie wiem, kupon. Jak właśnie on spogląda na tą kolekturę? Czy spogląda przyjaźnie? Czy spogląda złowrogo, prawda? To było złowrogo, tak? Przepraszam. To wszystko trzeba sobie podłożyć, tak zwany background. Ty też masz pewien background, z którego się przygotowałeś. Jurek, masz jakieś pytanie? Nie no, strach ci dawać długą i dużą rolę. To będzie trwało, nie? Ale bardzo się cieszę, naprawdę tak poważnie. Ale jesteś zauważalny, absolutnie. Że nie, zagrałem u Bodo Coxa w Człowieku z magicznym pudełkiem dużą rolę. No właśnie. Gdzie pierwszy raz nie występowałem w tak zwanych i inni. Nie, ale przede wszystkim Bodo Cox napisał coś takiego. Po raz pierwszy dłużej na ekranie. Zobaczmy fragment filmu niezwykłego, bo okazuje się, że w Polsce można zrobić inteligentne science fiction, które nie boli. Człowiek z magicznym pudełkiem. Zobaczmy fragment. Odkurzasz podłogę, układasz na biurkach. Znajdziesz wartościową rzecz, chowasz do szafki. Na koniec opróżniasz kosz i przechodzisz dalej. Chyba, że jest przerwa w zasilaniu, jak na przykład teraz. Latem zabierasz się za wolne biurka najbliżej okien. Ale kiedy jest ciemno, czekasz nieruchomo na awaryjne światło. Światło rozświetla się, aby za chwilę znów nieco przygasnąć. Tam są windy, zabierają teraz najwięcej energii, by zawieźć do celu uwięzionych. Normalnie czekasz chwilę, ale kiedy światło nie wróci, możesz sobie zrobić bonusową przerwę. Nie dzisiaj. Życzę udanego pierwszego dnia w pracy. Sebastian Stankiewicz, moi drodzy. Powiedz mi, Seba, tak teraz szczerze, czy to będzie twój pierwszy wielki film, to będzie twój magiczny moment w twojej karierze? Jak myślisz? Wiesz, no, żyjemy w kraju, która się nazywa Polska i jak patrzymy na rynek filmowy, no to w Stanach mamy rynek filmowy, prawda? U nas jest taki, można powiedzieć... Mówisz tak, bo nie grasz u Wegi. Ryneczek. Nie. A marzysz o tym, żeby zagrać u Wegi? Wiesz co, najpierw bym musiał przeczytać scenariusz, bo ja... A po co? Przepraszam, ale podstawą dla aktora jest scenariusz. Jeśli jest coś u do Wegi zagrania... niepotrzebny jest scenariusz. Tam potrzebne są kurwy.